tego typu namioty o takiej blokowej konstrukcji, bo w ten sposób trzeba je określić, są właściwie nowością na rynku, bo dopiero od paru lat widzimy nad wodami karpiowymi. Oczywiście związane to jest z komfortem, naszym komfortem nad wodą. Zawsze brakuje nam miejsca, ciągle jest więcej sprzętu, więc musimy mieć jakieś pomieszczenie na magazyn po pierwsze, na kuchnię po drugie, no a po trzecie schronienie idealne o takiej porze roku. Mamy około 0 stopni, jest zimno jak licho. Dzisiaj na szczęście nie ma wiatru, ale przy silnym wietrze siedzenie o chłodnych porach roku, późną jesienią, wczesną wiosną, czy zimą, ci, którzy zimą się oczywiście wybierają na karpie, w takim namiocie jest rozwiązaniem idealnym. O parametrach współczesnych namiotów karpiowych właściwie nie ma co mówić, bo większość, zdecydowana większość z nich ma te najwyższe. To jest materiał o wytrzymałości 10 tysięcy mm słupa wody, więc może nam się lać, nic się nie stanie, tym bardziej, że wszystkie szwy są oczywiście podklejane. Silne stelaże z rurek 19 mm, rurek aluminiowych i dodatkowo odciągi jeszcze, które w związku z konstrukcją tego namiotu, właśnie taką blokową, mało opływową, są dość istotne, żeby trzymać to wszystko w jednym miejscu. Ale najważniejsze w tych namiotach, w tych schronieniach jest to, jakie one są w środku. No to zajrzyjmy. Przechodzimy do sedna sprawy, jak mówiłem, do tego, co jest w środku, ale najpierw najważniejsza informacja. Ten namiot nazywa się Block Dome. Świetna nazwa, bo konstrukcja blokowa. No, dom z angielskiego dom to też taki duży namiot karpiowy i kojarzy się po polsku jak najlepiej. To jest Block Dome firmy Mikado. Coś, co może służyć zarówno jako standardowy namiot w czasie normalnej zasiadki, bo tutaj mieszczą się dwa łóżka karpiowe plus jeszcze bagaże, no ale najczęściej będziemy go używać jako pomieszczenia dodatkowego na sprzęt, na kuchnię i na schronienie wówczas, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają nam być na zewnątrz. Pierwsza podstawowa sprawa, wysokość wnętrza tego namiotu. 1,90 m. Spokojnie, na stojąco tutaj się mieścimy, co czasami jest dość istotne. No i powierzchnia tego wszystkiego, jak mówiłem, która pozwala na umieszczenie zarówno dwóch łóżek i sprzętu, jak i magazynu i polowej kuchni plus dwa siedzenia, o tej porze roku jeszcze grzejnik i możemy przesiedzieć cały dzień tutaj w komforcie, no a później wieczorem, wiadomo, do swojego namiotu, do śpiwora. Dodatkowym handicapem jest przypinana na zamek błyskawiczny gruba, wytrzymała podłoga. To zwłaszcza w chłodnych porach jest rzecz bardzo istotna, bo izoluje nas od tego chłodu od spodu. No a poza tym w innych porach roku przeciwdziała dostawaniu się tutaj różnych nieproszonych gości, powiedzmy przysłowiowych myszy, chociaż na nie to sposobu nie ma, to wiemy dobrze. Uniwersalność tego typu konstrukcji polega też na tym, że tutaj wejścia są z obydwu stron. Wejścia praktycznie identyczne, więc możemy ustawić to schronienie w zależności od warunków w jedną stronę od wody lub w drugą stronę. Gdzie wieje nam wiatr, tam zamykamy te drzwi, a w ciepłych porach roku oczywiście możemy je otworzyć i mamy widok na przestrzał w jedną i drugą stronę. Możliwości konfiguracji drzwi i okien jest tutaj nieco więcej, bo mamy również boczne okna odpinane. Okna z moskitierą, co oczywiście przyda nam się w tych porach roku, kiedy owady z lubością wpadają do środka. Czego raczej nie lubimy. Thank you.
Moskitiery są również w drzwiach, zarówno przednich, jak i tylnych. Chociaż trudno tutaj o rozróżnienie, bo pojęcie względne, czy ten namiot jest przodem z tej strony, czy tył ma z tamtej. Może być z jednej, jak i z drugiej. Moskitiery przydają nam się oczywiście, kiedy jest sezon, zwłaszcza na komary. No ale też czasami pogoda bywa mało sprzyjająca, kiedy leje, kiedy zamykamy okna i chcemy widzieć, co się dzieje na zewnątrz. No jest taka możliwość, bo dołączona jest do namiotu wodoodporna szyba, którą zakładamy tutaj i nie obawiamy się o to, że woda nam się do środka wleje, a mamy widok na całą wodę. Kiedy jedziemy na dłuższą zasiadkę, zwłaszcza we dwie osoby, oczywiście takie schronienie bardzo nam się przyda. Natomiast jeżeli jechałbym sam na, powiedzmy, weekendowy wypad, to prawdopodobnie zastanowiłbym się, czy zamiast standardowego namiotu karpiowego nie wziąć właśnie tego blok doma, który zarówno zastępuje zwykły namiot, jak i kuchnię, a także magazyn na wszystkie nasze rzeczy, które potrzebne są podczas zasiadki. I jeszcze jedna, wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz. Ten namiot po złożeniu mieści się w torbie, która ma długość zaledwie metra, więc kompaktowej wielkości, która bez problemu wchodzi do każdego bagażnika samochodu i nie zabiera tyle miejsca, ile większość namiotów karpiowych.